Cześć, słuchajcie, właśnie wchodzę od strony parkingu na Stadion Narodowy, gdzie dzisiaj odbywają się największe w Polsce targi ślubne, więc nie mogło mnie tu zabraknąć, także lecę. Ładne mamy stoisko, tak? Najładniejsze. Tak, bo nasza. Wszyscy trzymają jakiś poziom, a my jak zawsze musimy odstawić cyrk. W zeszłym roku wielki samochód przed budynkiem, a teraz? Jest Maria, gdzie jest to nasze miejsce? Na końcu świata. Aha! Już wiem czemu. A mówią, że podobno rozmiar nie ma znaczenia, jednak lubię duże. No dzień dobry! Ale jest pięknie i różowo! Hello! Dzień dobry! No super! Są moje wielkie kule! Ale czadersko! Widziałam projekt, ale jednak jak to jest na papierze czy tam na komputerze, to jest zupełnie inaczej. A potem jak jest taki efekt końcowy i widzisz wielkość tego, no to jest dopiero wow! Super. Ty patrz, mam z nią te same buty. Przelewa się Janoska. Drugi raz w tych samych butach. Wyczuwam kryzysik. Zacznijcie kupować te kiecki, dobra? Z innego fryzjera, moja droga. Pan Wojtek dzisiaj na mnie się tylko rozgrzewa, bo przed nim ważne zadanie. Robimy metamorfozę. Jak w programie telewizyjnym, albo jeszcze lepiej, bo totalnie na żywo, nie ma ściemy kamery i pod presją czasu. No to zawsze pod presją czasu. A, to prawda. Jak jestem z Izabelą, to ja się nigdy nie stresuję za wyszykowaną energię. Jestem jakiego mam. No przesadza, ja już mogę być moją dziewczyną. Mówisz? Opaskę musimy ukazać. Dzień dobry. Dostałam właśnie od mojej ekipy taką czaderską rzecz w ogóle. Wyobraźcie sobie, że nawet dajemy czekoladki. Ja o tym nie wiedziałam, kocham słodycze. Nie wiem, kto to wymyślił, ale dostaję właśnie awans. Bomba! Ale czekajcie, jeszcze sprawdzę jakość, czy nie ma kichy. Wyobraźcie sobie, najgorsze to jest na przykład dawać komuś beznadziejne prezenty. Takie, które tobie nie odpowiadały i przekazałeś dalej. Mogę częstować z lekkim sercem. Nie, z ciężkim sercem. Wolałabym jednak zostawić dla siebie. A co wy tu robicie? Na metamorfozę czekamy. Waszą? Osobistą? Nie. Ale jak ty elegancko wyglądasz, chłopczyku. Ty chyba w Londynie byłeś, tak się odwaliłeś. Byłeś w Londynie? Nie, na Rodos. Na Rodos? Dzień dobry, pani Kasiu. No nieźle. Mogło być lepiej, ale okej. Fajnie dekoracja, że nie jest za bogato. Gdzie można się powiesić? Z tyłu mamy wieszaczek. Nie, ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. A kawę macie, czy nie? Mamy. Ale to fajne jest, to jest, postacie, to jest super. To dla Chrisa, mysza. O, to zdjęcie jest fajne. Ja go nie widziałem. Wygląda jak moja żona. W poniedziałek zrobimy listę osób do odstrzału. Tak zwaną czarną listę prezesa. Tak zwaną listę szczęśliwców. Ja na pierwszym miejscu. Ja mogę być w top 3. Idę właśnie na scenę, żeby porozmawiać z Igą, czyli naszą dzisiejszą bohaterką metamorfozy. Zaraz się dowiemy, dlaczego się zgłosiła, co ją motywowało, jakie sukni marzy i jak chciałaby wyglądać. A potem postaramy się wszystkie te marzenia spełnić. Iga, powiedz, dlaczego ty się w ogóle zgłosiłaś do metamorfozy? Zgłosiłam się, jak zobaczyłam posta na Instagramie i tak sobie pomyślałam, kurczę, no to jednak by było fajnie mieć takie coś. Nigdy nie miałam profesjonalnego makijażu ani fryzury. Miałam nieciekawe doświadczenia, więc trochę się też tego bałam, ale tutaj taki team, beauty team, więc musi być wszystko super. Bardzo się cieszę, jestem taka podekscytowana. Widzę, trochę się trzęsiesz nawet. No, zestresowana też oczywiście. No dobrze, ale powiedz mi, kiedy ty masz ślub? Ślub mam w maju, majówkę, 2 maja, więc ślub, później poprawiny, bo robimy dwudniowe, więc będzie gruba imprezka, mam nadzieję. Nie, no mam nadzieję, że wszystko się uda. Czy ty masz jakiś taki pomysł na siebie, jak chciałabyś wyglądać? Ja chciałabym wyglądać bardzo naturalnie, tak bardzo, nie wiem, tak orzeźwiająco, taki glow up, żeby mieć.
I na przykład teraz, jak sobie tak myślałam nad fryzurą, to z tą fryzurą mam największy problem, szczerze mówiąc, bo nie wiem, w czym by mi było dobrze, ale patrząc na moją suknię, która jest, Daniel nie patrzy, więc mogę powiedzieć, bo tak? To sekret, tak? Która jest zakryta, jakby ma długi rękaw i tutaj jest zakryta, to na pewno nie mogą być rozpuszczone te włosy. Chciałabym mieć jakoś je spięte. Znaczy nie wiem w sumie, bo też problem z moimi włosami zawsze mam taki, że się ciężko kręcą. Jak ja sobie zrobię, tak jak pani ma piękne tutaj fale, no to ja nie wiem, wyjdę na dwór, jest dosłownie 5 minut i już są proste. Więc mam też taki trochę dystans do tych loków, czy tam jakiś fal, bo no, nigdy w sumie to nie wyszło. Okej. Jak mam być szczera. Rozumiem. No dobra, a nie boisz się tego, że chłopcy trochę mogą ci na przekór zrobić zupełnie co innego niż to, o czym marzysz? Nie, nie boję się, nie, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie, uważam, i może akurat odkryję nową siebie i sobie pomyślę, to jest jednak to, jednak nie wiem, nie spięta albo nie tak bardzo naturalnie, czy coś takiego, więc ja tutaj się oddaję w ręce, ufam i trzymam kciuki. Dobrze robisz. To Daniel, będziemy się widzieć tak. W finale na scenie. Dobrze, już się mogę doczekać. Boisz się wyjścia na scenę? No, znaczy nie, pewnie nie. Znaczy okay. Cały dzień jest trochę ekscytujący, no nie? Tak, jak tu jechałam, to do Daniela w ogóle się nie odzywam się nic. Mówię, nie uda mnie, jestem zestresowana, mówię, muszę pomyśleć, daj mi się wyciszyć. No więc, ale nie, już jest tak trochę zeszło, więc No dobrze, dobrze. Będzie fajnie, będzie fajnie. Super. Oczywiście, że tak. Super. Pięknie, ładne wyszły, jakie to ładne w tle. Bardzo, bardzo ładnie. Ogólnie co roku pani ma takie śliczne te dekoracje, tak. Wszystko jest tak pięknie. Ja obiecuję, że jak już naprawdę będę wychodziła, tak. To od pani wezmę suknię ślubną. Oczywiście, bardzo zapraszam serdecznie. Pani po prostu o każdy szczegół, tak, żeby było i bezpiecznie tu wejść, i tak. Wszystko tak. Było. Tak, tak. No i cała ta aranżacja, naprawdę, no z roku na rok jest zawsze coś innego. Tak, zawsze coś jest innego. No. Ale zawsze też coś staramy się takiego nowego, innego zrobić, nie? Na przykład teraz te wielkoformatowe kule wprowadzamy, bo też na wesela będziemy je wprowadzać, więc chciałyśmy je od razu tutaj mieć. Pani troszeczkę tam poszerzyła, w sensie... No, bo troszkę tak. Ja jeszcze tak naprawdę szeroko nie mówiłam o tej naszej organizacji, ale w przyszłym roku no, robimy parę takich dużych ślubów, to chyba wszyscy będą o tym gadać, bo to akurat śluby dużych gwiazd. Lubię te spotkania, to jest zawsze takie miłe. Często słyszę dużo takich no, bardzo ciepłych słów, więc no, jest to przyjemna część. Cześć! Dzień dobry. Cześć, jak masz na imię? Anastazja. Hej. A jak ja mam na imię? Izabela. Dobrze! Jak się masz? Dobrze. No i co byś chciała? Autograf i zdjęcie. Okej, dobra. To zaczynamy od podpisu. Jak masz na imię? Anastazja. Dobra. Dla ciebie czy dla kogoś? Dla mnie. Dobra. I co ty tu robisz w tym wieku na targach ślubnych? Powiedz mi, Anastazja. Z moim tatą przyjechałam. A tata co robi tutaj? Promuje stodołę. O, promuje stodołę. No co ty, czyli macie fajne miejsce na ślub? W okolicach Warszawy? No to bomba. Dobra, proszę, to jest dla ciebie. Robimy foto? Tak. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pozdrów tatę. Cześć! Jak widać, fanki w bardzo różnym wieku. Od dzieciaków po dorosłe, ciocie, babcie, mamy, wszystkie, cały przekrój. Tak to wygląda backstage. Dobrze, że ja nie występuję w tych sukniach ślubnych za moment na tym pokazie, bo jakby mi bebzon wywaliło po tych makaronach i pizzach. Nie masz zielone na zębach? Mam zielone na zębach? Nie masz. Mamy już czasu, bo muszę lecieć na... Muszę lecieć, zobaczcie, bo ja tam idę. Gdzie? No, tam gdzie pokaz. Tak. Tak. Muszę już lecieć. Nie mam nic w zębach? Nie. Masz. Gdzie? Zielone. Ale tak mało. Nie. Nie mam? Lecimy na pokaz. Czas pokazać naszą nową kolekcję na scenie. To jest kolekcja sukienek ślubnych na ten obecny teraz sezon, czyli na 24 rok. I już pokazywałam część z tych sukienek na live'ie.
A teraz pierwszy raz te sukienki idą w pokazie, więc jestem trochę zestresowana, trochę podekscytowana, trochę niepewna, ciekawa jak sobie poradzą modelki. No wiadomo, wiadomo. Jestem jedynie pewna, że są to ładne sukienki, a cała reszta się okaże. Teraz idę? Tak. Dobra. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo miło, że możemy się spotkać. Targi to jest dla nas taki wyjątkowy moment, gdzie w jednym miejscu jest nagle mnóstwo panien młodych i też mnóstwo kobiet, które mnie znają, pomimo tego, że ja wszystkich Was nie znam, ale jest mi przemiło, jak do mnie podchodzicie i możemy chwilę porozmawiać. I zgłosiła się do nas wspaniała przyszła panna młoda, Iga, której zdjęcie zaraz będziecie mogli zobaczyć. Igo, zapraszam. Bardzo proszę, to jest nasza Iga. Zobaczmy jeszcze zdjęcie przed metamorfozą. Jest. Iga bez makijażu, Iga w makijażu. I teraz co? Może poprosimy o muzykę i Iga zrobi nam taki przelocik niczym modelka. Dasz radę? Trochę za długa sukienka, ale damy radę. Modelki też podnosiły, widziałaś? Nic się nie przejmuj, dobra. A gdzie Wojtek i Bartek byli? To są moi artyści po prostu. Opowiadajcie, no i jak? No, Iga jest zachwycona, tylko jeszcze się nie widziała. Ja nie wiem, jak wyglądam, ale chyba dobrze. Co mówili na widowni? Mówili, że dobrze. Dobrze, no to nie wiem, no to na pewno dobrze. No. Ale stresik był, ale... Czekaj, czy tam lusterko. Daj lusterko. Elegancko, Jezu, pięknie. Widzisz, bałaś się tych kręconych włosów, no to je masz. No nie, no, pięknie i makijaż super. O Boże, pięknie, dziękuję. To jest za tempo. Elegant. Dziękuję. Czyli naturalnie rozświetlająco. No. Dziękuję bardzo. Posłuchaliśmy. Tak. Znaczy ty posłuchałeś, bo tak jak zwykle nie, bo on jest naszym urwistem. Nie no, ale tak ja chyba... Gdzie? Spóźniłeś się troszeczkę, nie ma problemu. Wszystko widziałem. Byłem, słuchaj, z drugiej strony. A to super. Wspaniale. Nie wierzę. Nareszcie. Chciałam panu powiedzieć, kto tutaj nie wie. No. I źle my się znamy? Kilka lat! I pociąg w tą stronę. No. Myślisz? No. A ile? Ja byłam taka mała. No mała byłam. No a ja to nie? No. Teraz nadal jestem mały, tylko większy, ale... Ale Boże, mój Boże, no ja to był... byłam dzieciakiem. To były 2000 wcześniej. No. Wcześniej. 2000 maturę pisałaś. No przecież my ze Szczecina jesteśmy razem z jednej szkoły tańca. My razem tańczyliśmy jak takie dzieciaki. Mm. No. Zawsze od niej dostałem po dupie na turniejach. Jak większość. Masurek też mi to... Bo akurat dobrze, że dostała. Wypluwa mi to do dziś. Co tam? No, zdobienia. A to jest twoje stoisko? Słuchajcie, zdjęcia z zdjęciami. Ja mam jeszcze, kochanie, Iga, o, dla ciebie bardzo. Prezencik, dziękuję, balonik, dziękuję. Tutaj wszystko. Robimy wspólne foto? Zdjęcie, tak. Dziewczyny do środka. To postaw. Tak, właśnie, i zasłonimy tak. Twarz swoją balonem. No, nie żartuję. Fajnie. No świeć, kochany. 3, 2... Wojtek, ale Bartka jeszcze. Jestem. No dobra. Moje zdecydowanie już niewyjściowe, zmienione na ciepłe bamboszki buty mówią nam o tym, że kończymy targi na Narodowym.
targi 2023-2024. Oczywiście dzień pełen emocji, dzień pełen stresu, dzień pełen uśmiechów, dzień mnóstwa spotkań z panami młodymi, ale też ogromne święto całej branży ślubnej. Spotkałam mnóstwo znajomych, często my się spotykamy rzadko i to jest właśnie taki moment. Więc mam nadzieję, że te wszystkie kawki, na które się umówiłam, w końcu dojdą do skutku, bo po prostu w tej branży pracuje masa fajnych osób, które bardzo lubię i za które trzymam kciuki tak samo mocno jak za siebie. Do zobaczenia za rok! Nie znoszę marnować czasu, dlatego stworzyłam dla Was miejsce, w którym znajdziecie wszystko, co potrzebne na Waszą uroczystość. Stylizacja dla Was i dla Waszych bliskich, stylowe dodatki, fantazyjne dekoracje, wspaniałe prezenty i wiele więcej. A wszystko na jednej platformie online. Nigdy wcześniej zakupy nie były tak łatwe i szybkie. Co więcej, dostawa pod same drzwi, a w środku produkty wpisujące się w najnowsze trendy. Wejdź na janahoska.pl i celebruj chwilę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!